Ta praca polega na, ona się składa z wielu warstw, dlatego że praca dźwiękowca to nie tylko tak naprawdę praca jednego dźwiękowca, ta praca całej grupy dźwiękowców, która przygotowuje film. I ja tutaj właśnie chłopaków i dziewczyny uczę tego, w jaki sposób korzystać z tej pracy dźwiękowca. Zaczęliśmy od pracy z mikrofonem, czyli tej podstawowej pracy, czyli jak zrobić tak poprawnie, nagrać mikrofony, dialogi i tak dalej. Za chwilę przejdziemy do drugiej rzeczy, jak udźwiękowić film, czyli jak zrobić efekty specjalne, oraz opowiemy sobie troszeczkę o trzeciej warstwie, czyli o muzyce do filmu. Więc tak to z naszej strony wygląda, podzieliliśmy to na trzy etapy. Praca dźwiękowca jest o tyle istotna, że ona ostatecznie wpływa na ten szlif filmu, bo jeżeli będzie źle zrobiona, to odbiór filmu się po prostu zepsuje właśnie poprzez pracę dźwiękowca. No bo co tu dużo mówić, odbieramy film dwoma zmysłami, wzrokiem i przede wszystkim słuchem. I jeżeli to ze sobą nie zadziała, nie zagra wspólnie, wówczas mamy problem pod tytułem, że coś tutaj nam w tym filmie nie leży. I ja właśnie próbuję tutaj od samego początku uczyć, jak istotna jest praca dźwiękowca, jak ważna jest praca dźwiękowca i ile za sobą niesie ciekawych zawodów, bo tak naprawdę praca dźwiękowca to jest tak ogólnie wrzucone, to jest to, co przed chwilą mówiłem. Ile zawodów niesie za sobą praca dźwiękowca i co dzięki temu można w przyszłości uzyskać w branży filmowej. Na czym polega ta praca dźwiękowca? Żeby nie słychać szumu, żeby nie było słyszeć. No, no. No i no, jak wiatr wieje, to inaczej słyszy się. Żeby nagrywać dźwięki, żeby nie było jak szumu po prostu. Dlatego są takie, na przykład zdechła mysz i zdechły kot. Do tego większego to większe jakby zwierzę, a tego małego to mniejsze zwierzę. Ale to chodzi po prostu o to, żeby nie było szumu wiatru, żeby lepiej wszystko słychać. Że na przykład jeśli na przykład dwie osoby rozmawiają, to jak ludzie idą pozostali, to żeby to bardziej słychać, jak oni gadają, a żeby mniej słychać jako oni. A jak nie ma właśnie tego futra, to słychać jakby ten tłum z dalszy by był głośniejszy niż dwie osoby, które rozmawiają.